Cześć wszystkim! Pewnie nie możecie się już doczekać środy. Ostatni dzień w szkole. Fajnie, co? Specjalnie dla Was przenieśliśmy się z naszego studia do gabinetu dyrektora. Cześć wszystkim, to właśnie tu lądujemy na dywaniku. Ale musicie przyznać, że przytłumne pomieszczenie. Mamy dla Was dobrą informację, gdyż w środę pierwsze 4 godziny lekcyjne są według planu. Po 4 lekcji będzie przerwa obiadowa, a na 5 i 6 godzinie będzie spotkanie z wychowawcami w klasach. O 14 kończymy zajęcia. Dobra, ale koniec zachwycania się. Po dłuższej przerwie, za którą Was przepraszamy, wracamy z kolejnym wydaniem. Niestety mieliśmy małe problemy techniczne. Klasy maturalne do 16 kwietnia składają karty obiegowe w sekretariacie. Osoby, które nie dotrwały do końca zajęć w dniu 21 marca, pozostaną w szkole w celu wykonania prac porządkowych po lekcjach. Harmonogram możecie znaleźć przy sekretariacie. Warto było uciekać. Można było zostać i pośmiać się podczas teleturnieju. Dla zainteresowanych naszą szkołą absolwentów gimnazjum i ich rodziców organizujemy dzień otwarty, na który zapraszamy 11 maja w niedzielę od godziny 15 do godziny 17. Migał Kurusza, Łochowska Wiosna Teatralna, w ramach której Migał zaprasza na 2 spektakle w wykonaniu łochowskiej sceny miłośniczej Łostemiu, Oświadczyny oraz Niedźwiedź, w reżyserii Piotra Wawra. Zapraszam 25 kwietnia o godzinie 19. Wstęp wolny, a ja ze swojej strony polecam. Świetne spektakle. W niedzielę, dnia 27 kwietnia o godzinie 12.30 odbędzie się koncert ewangelizacyjny z okazji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, który odbędzie się w kościele świętego Andrzeja Boboli w Budziskach. Wystąpi zespół muzyczny JOŁ. Tuż po świętach 28 kwietnia czeka nas zmiana planu lekcyjnego ze względu na trzecioklasistów, których żegnamy w czwartek, a specjalnie dla nich klasy drugie zaskoczyło ich jakąś niespodzianką. W tę środę na sali konferencyjnej odbędzie się sesja Rady Powiatu o godzinie 13. Warto przyjść, bo można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie klas do filmiku promującego szkołę. Jeszcze trochę i będziecie mogli go obejrzeć, ale uwierzcie, że wstęp zapowiada się bardzo ciekawie. W dniach 11-13 kwietnia 2014 roku odbył się finał juniorów starszych w Zielonce. Olimpia przegrała 2 mecze, a tym samym została wicemistrzami Polski. Zapraszamy na życzenia. Kochani, z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Siedząc między tymi dwiema sympatycznymi dziewczynami, mogę Wam życzyć przede wszystkim tego, żeby to były Wasze wspólne święta, a nie tylko święta Waszych rodziców, którzy ciężko pracują po to, żeby je przygotować. Żebyście znaleźli czas na to, by być z nimi razem. Życzymy Wam miłości, spokoju i szczęścia. Abyście odpoczęli i wrócili do codziennych obowiązków, wypoczęci i znowu dawkę optymizmu. I przede wszystkim mądrzejsi, bo te święta są świętami zwycięstwa człowieka nad jego słabością, więc czekam na Was lepszych, mądrzejszych i takich z odwagą do bycia lepszym. Wesołych Świąt! Witam Was bardzo serdecznie z gabinetu Pani Dyrektor. Najbliższe dni zapowiadają się ciepło i słonecznie. Temperatura z dnia na dzień będzie coraz wyższa. Czwartek będzie 14 stopni, bez żadnych opadów atmosferycznych. Piątek już 15 i również bez opadów. Weekend zapowiada się wspaniale. Termometry osiągną nawet 20 stopni Celsjusza. Mam nadzieję, że taka pogoda utrzyma się jak najdłużej. To już koniec na dzisiaj. Do zobaczenia.